Wiemy, że krawędź sześcianu jest o 4 krótsza od jego przekątnej. Mamy obliczyć pole powierzchni całkowitej tego sześcianu. Przekątna sześcianu tworzy z krawędzią boczną, tą pionową krawędzią boczną, i przekątną kwadratu z podstawy trójkąt prostokątny o znanych przyprostokątnych. Zatem albo stwierdzenia Pitagorasa, albo wprost ze znanego wzoru mamy d równe a razy pierwiastek z trzech. Z drugiej strony jest to a dodać 4. To nam daje następujące równanie. Aby rozwiązać to równanie, wyłączam a przed nawias i dzielę obie strony przez pierwiastek z 3 minus 1. To nam daje taką niezbyt wygodną postać wyniku, dlatego uwalniamy mianownik od niewymierności poprzez rozszerzenie przez pierwiastek z 3 plus 1. Po zastosowaniu trzeciego wzoru skróconego mnożenia do mianownika dostaniemy pierwiastek z 3 do kwadratu minus 1, czyli 2, co pozwala na skrócenie z tą czwórką z licznika i dostaniemy 2 razy w nawiasie pierwiastek z 3 dodać 1. Podstawmy to teraz do wzoru na pole powierzchni całkowitej. Wiadomo, tutaj mamy 6 razy a do kwadratu. Po podniesieniu dwójki do kwadratu podnieśmy jeszcze do kwadratu pierwiastek z 3 plus 1. Korzystamy tutaj z pierwszego wzoru skróconego mnożenia. Dostaniemy pierwiastek z 3 do kwadratu, dodać podwojony iloczyn pierwiastka z 3 i jedynki, dodać 1 do kwadratu. Zatem w nawiasie dostaniemy 4 plus 2 pierwiastki z 3. To pozwala jeszcze wyłączyć dwójkę przed nawias. Oto wynik.